Po lewej stronie stara plebania przedwojenna, w której teraz jest szkoła. Tak? Szkoła. To jest drugi budynek. Teraz patrzymy w oddali cmentarz. W tej chwili ukraiński i część tam jeszcze jest pomników naszych dziadków. A tutaj za drzewami widzimy starą szkołę. Jeszcze się znajdzie ile? 10? 40? Chyba więcej będzie jak... 30? Tak. 60. Do 30. A nie, tam trzeba troszeczkę większy kawałek, ale po prostu nie żeby cały grób, tylko po ustawie. W tej chwili uzgadniamy wielkość terenu pod nasze pomniki. Bo jak pan ma zawołanie na tylko pytania, to wie... W tej chwili jesteśmy na cmentarzu i oglądamy miejsce, gdzie można by było zgromadzić nasze pomniki. Marszymo, ci ludzie będą zainteresowani. Wolontariusze, tak jak my chcemy przyjeżdżać, przyjeżdżają, czyszczą, porządkują i tak zostawiają. My proszę, tak jak ja wiem, tylko tak, Żydzi mają pieniądze. Bo my nie zagaduj go. My prosimy ludzi, żeby oni dobrowolnie przyszli, pomogli. No my też tak samo chcemy zrobić. No taki... Zebrać ludzi, przyjechać, zebrać pieniądze. Ogłosimy na stronie internetowej, ile osób się zgłosi te pieniądze, może jeszcze gdzieś znajdziemy. Bo ludzie z Czyszek są rozrzuceni po całym świecie. Są w Australii, są w Kanadzie, są w Anglii. No i nie wszyscy są w stanie tu przyjechać. Może finansowo nam pomogą. Zobaczymy. W innych osnowach ludzie nie chcą iść, wiecie, przyjdą paru człowiek i tylko wszystko. Вот. І приходять нанімати робочу силу і платити гроші. Так. Щоб люди були зацікавлені працювати. Тому якщо ваша сторона зможе цьому посприяти фінансово, то воно буде так. Я вірю. No my chcemy ogłosić na tej stronie, chcemy zacząć to robić, bo jest nam przykro, że tak jest zrobione, prawda? Tu nasi przodkowie leżą i może spróbujemy i będziemy chcieli, jeżeli nawet nie tak dużo finansowo, to spróbujemy tak jak parę, 8 do 6 do... Tak wygląda zarośnięty cmentarz polski. Trochę zrobić, może trochę i kawałek zrobić, zobaczymy. Zobaczymy ile... Jesteśmy na cmentarzu Czyszeckim. To są pomniki naszych dziadów. Cmentarz bardzo zarośnięty, wręcz pomników nie widać. Te tylko, które były wyższe. W oddali szkoła. Te chaszcze to nasz kawałek polskiego cmentarza. Patrzcie, Czyszanie i ich dzieci. Czy nie warto zrobić tu porządku? Wystarczy chęci. Pracy i spokojnie możemy mieszkać w Polsce. A nasi są teraz na obczyźnie, mimo że własnej ziemi. Wstyd, że w takich chaszczach muszą leżeć. To wszystko jest polski cmentarz. Polski pomnik oddali. Następny. Patrzcie, po naszych grobach jeżdżą ciągniki. Patrzcie. Patrzmy i wstydźmy się.
drogą, idziemy drogą, którą ciągniki powyciągały na grobki. Teraz proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę, przedzieram się przez chaszcze i to pomnik któregoś z naszych dziadków, mieszkańców Czyszek. Patrzcie, chaszcze. Tu jakiś następny. Tu leży połamany krzyż. W drugą stronę. Po lewej, a teraz obracamy się w prawą stronę. Następny krzyż. Nie wiadomo czyj. Grobowiec. Pituły. Szkoła Janina Hacuś, Jan Moździerz, Magdalena Moździerz. Zaczyna się cmentarz. Gruzowisko ukraińskich jakichś szpejów. I tutaj między nimi